już coś posadzisz w tej przestrzeni publicznej w miejscu, które ty sobie wybrałeś, które tobie się wydawało miejscem właśnie stworzonym pod twojego wrzuta, wiem, jaką to po prostu daje satysfakcję, co nie? Potem przejeżdżając, wiesz, koło tego miejsca, widząc po prostu, jak ona zaczyna żyć, nie wiem, być może ktoś to zamaluje, być może ktoś to zerwie, być może coś się tam do tego doklei czy domaluje. Jest to niesamowite i to dla mnie było zawsze jakby takim motorem, co nie? Że nie tylko miasto organizowane na poziomie właśnie urzędnika, który mówi, słuchajcie, tu możecie, a tu nie możecie, ale też niekiedy właśnie to powinno wychodzić od dołu, od społeczeństwa, że my na przykład tutaj chcemy malować. Przede wszystkim ja bardzo mocno czuję kolory i w większości prac, które realizuję, staram się wykorzystać jednak ten kolor. To jest jedna z form mojego jakiegoś tam przekazu, powiedzmy, mojego osobistego, to są moje osobiste uczucia. A co do samej formy, co ja maluję, to za każdym razem staram się jednak robić coś innego. Może nawet nie staram, tylko samo to wychodzi z siebie. Wraz z grupą przyjaciół prowadzimy projekt MassMix. To jest taki projekt, który bazuje w tym momencie już nie tylko i wyłącznie na wlepce, ale na samym początku bazował na wlepce i polegało to na budowaniu takiego banku kształtów, które projektowaliśmy właśnie z przyjaciółmi. Zaprojektowaliśmy kilkaset kształtów, które siedzą w tym banku i my od czasu do czasu, tworząc jakieś akcje, korzystamy, wycinamy na ploterze tnącym albo też nożyczkami, jeżeli mamy taką wizję. Street art to są właśnie działania, które mnie na przykład w przestrzeni publicznej frapują, czyli takie działania, które są w stanie Cię po prostu obudzić tak naprawdę, co nie? Nie tylko, jak mówię, kolejny ładny, kolorowy obrazek, gdyż te już robią nam reklamy i billboardy. Na pewno Warszawa jest miastem, które ma niesamowity potencjał, gdyż wiesz, to nie jest taka chucze homogeniczna konstrukcja jak właśnie Kraków, że pojedziesz i idziesz i jest nuda ta sama, cały czas te kamienice. U nas masz kamienicę, za chwilę masz blok, za chwilę masz budę z zapiekankami, później zostajesz w mordę Pałacem Kultury, co nie i tak dalej. Po prostu tu się nie nudzisz po prostu, za każdym razem coś jest. I w to fajnie by mógł jeszcze wejść street art. Chciałbym, żeby było po prostu miasto bardzo atrakcyjne, żeby za każdym razem przynosiło nam jakąś ochotę uśmiechnięcia się albo po prostu, żebyśmy zaczęli jakby dostrzegać szczegóły w tym mieście.